Najważniejsze są 3 punkty, najważniejsze jest zwycięstwo, ale ile nerwów to mecz kosztuje nas na ławce i pewnie kibiców i wszystkim tym, którzy trzymają kciuki za to mistrzostwo dla Lecha, no to tylko my wiemy i naprawdę dzisiaj pierwszy raz chyba miałem ochotę w 70 minucie, nie wiem jak długo jestem trenerem, to pierwszy raz miałem ochotę po prostu poprosić sędziego, żeby skończył już ten mecz. Bo nie potrafiliśmy dzisiaj zupełnie wykorzystać tych sytuacji, które stworzyliśmy, bo gra nie wyglądała źle. Raz za razem były klarowne sytuacje. Już w pierwszej połowie mogliśmy 2-3 bramki strzelić i spokojnie ten mecz mógł wyglądać, ale ta skuteczność znowu dzisiaj była naszą bardzo słabą stroną. I niestety, ale drżyliśmy o wynik do samego końca. Pogoń ma w składzie bardzo ciekawych zawodników. Dzisiaj widać było, że Kachoszy i Rafał Murawski bardzo chcieli strzelić bramkę, bardzo chcieli tutaj dobrze się pokazać i no, sporo napsuli krwi naszej obronie. Na szczęście w tej defensywie zagraliśmy poprawnie, zagraliśmy solidnie. Nie dopuściliśmy do zbyt dużego zagrożenia pod naszą bramką i myślę, że to jest główny powód tego, że udaje nam się dzisiaj te 3 punkty zainkasować. Też swoją robotę wykonał świetnie Maciek Gostomski, ta obrona, szczególnie rzutu wolnego, to naprawdę coś, co wymagało bardzo wysokich umiejętności, które Maciej potwierdza, że ma. Także bardzo trudny koniec sezonu, ale cieszę się, że stanęliśmy na wysokości zadania i dopisujemy dzisiaj 3 punkty. W tej chwili szybka regeneracja, już myślami będziemy za chwilę w Zabrzu. Dziękuję bardzo.